Cześć! Miło mi powitać Was na naszym kanale oraz w naszym pierwszym filmie, który nagrywamy po polsku. Chciałbym opowiedzieć Wam historię naszego ostatniego wyjazdu w 2022 roku. Nie będzie w nim co prawda wielkich gór, otwartych przestrzeni czy majestatycznych widoków. Dziś pojedziemy na wschód, w miejsce, które pokaże nam piętno uciekającego czasu, mijających dziejów. Pojedziemy na cmentarzysko aut w Szwecji, a dokładniej Båstnes. Miejsce to było na naszej liście do odwiedzenia od długiego już czasu, odkładaliśmy je jednak na później z racji tego, że jest dość niedaleko nas, a mając wolny weekend chcieliśmy odkrywać dalej położone rejony Norwegii. Południowo-wschodnie tereny kraju to tereny rolnicze, co widać jak na dłoni, gdy zapuścimy się z dala od ruchliwych autostrad. Norwegia to kraj, który ma mało mieszkańców, a w związku z tym, że kraj sam w sobie jest dość spory, mamy efekt niskiej gęstości zaludnienia. Dlatego też podróżowanie po mniej turystycznych regionach jest niesamowicie urokliwe. Nawet tu, z dala od wysokich gór, krajobraz jest pofalowany, pełen różnego rodzaju jezior i pięknych widoków. Nie brakuje farm, nawet takich, gdzie droga przebiega przez środek gospodarstwa. Ciekawe uczucie przejeżdżać komuś przez podwórko, gdy ten siedzi z rodziną, urządzając sobie grilla. Jest końcówka września, niedziela. Temperatury nie są już tak wysokie, ale wciąż jest bardzo przyjemnie. Przeczuwając, że może to być nasza ostatnia możliwość na skorzystanie z pięknej pogody, podejmujemy decyzję, że jedziemy. Wrzesień w Norwegii jest miesiącem, w którym długość dnia spada drastycznie, a różnice temperatur między dniem i nocą potrafią wynosić powyżej 20 stopni. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego pod koniec czerwca o ponad 6 godzin. Z tego też powodu byliśmy dość niepewni, czy rozpoczęcie naszej podróży o godzinie 16 to dobry pomysł, ale z racji tego, że nasz cel jest oddalony zaledwie o 2 godziny od nas, decydujemy się na wyjazd. Pakujemy jedzenie na drogę, zalewamy termos rządkiem, ubieramy się i ruszamy. Wokoło czuć już jesień. Brzozy rozpoczęły zmianę szaty i część z liści mieni się czerwienią i złotem. Na polach pozostały już same rżyska. Czuć w powietrzu, że nadchodzą zimne dni. Jest coś niesamowitego w okresie przejściowym między jesienią a zimą. Zmiany widać, to oczywiste, ale w powietrzu panuje pewien rodzaj melancholii. Po drodze do naszego celu zajeżdżamy nad kilka jezior, które wydają nam się interesujące i próbujemy objechać je szutrowymi drogami biegnącymi wzdłuż linii brzegowej. Jeżdżąc po takich drogach możecie spodziewać się zakazu ruchu lub szlabanu. Tak też było i w naszym przypadku. Zawracamy więc i uznajemy, że robi się zbyt późno na szukanie dodatkowych dróg do naszej trasy. Jadąc wzdłuż jeziora obserwujemy, jak złote promienie słońca przebijają się przez drzewa, oświetlając wodę. Właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, jak bardzo będzie mi brakować tego widoku przez okres długiej norweskiej zimy. Będąc kilkaset metrów od granicy, mijamy co chwila znak o kamerach i monitorowaniu drogi. Wklepując trasę do nawigacji, nie sądziłem, że poprowadzi nas przejściem granicznym wyglądającym jak leśna droga, tudzież mieliśmy lekkie obawy, czy na pewno możemy tak robić. Po chwili zastanowienia uznajemy, że skoro nie ma zakazu, to nic nie stoi na przeszkodzie. Ruszamy. Do cmentarzyska zostało kilka kilometrów i od tej pory poruszamy się już tylko szutrem, ale utrzymanym w świetnej kondycji. Docieramy jeszcze przy promieniach słońca, mamy dość czasu, by zjeść zupkę błyskawiczną i pozwiedzać leżące wszędzie dookoła stare samochody. Stoją pokryte mchem, z niektórych wyrastają drzewa, niektóre są spiętrowane jeden na drugim. Wszędzie leżą części, opony, urwane drzwi, maski. Niektóre auta są tak zawłaszczone przez naturę, że tylko po kształcie możemy poznać, co kryje się pod warstwą mchu i gałęzi. Kiedyś ktoś tymi autami jeździł do pracy, zabierał rodzinę na wycieczki, dziewczynę na randkę. Dziś stoją i są tylko pomnikiem minionych lat. W pędzie dzisiejszych czasów zapominamy o cieszeniu się chwilą, skupianiu się na tym, co ważne i istotne. Dobrze, że są jeszcze takie miejsca jak to. Można tu wpaść w zadumę i spojrzeć na wszystko dookoła z całkiem innej perspektywy. A czy Wy mielibyście takie myśli tutaj? Polecam przyjechać i przekonać się osobiście. Dziękuję za Waszą uwagę. Napiszcie proszę w komentarzu, jak podobał Wam się nasz pierwszy film zrealizowany w języku polskim. Zostawcie łapkę w górę. Bardzo to pomaga nam w rozwijaniu kanału.
Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, Piotr.